Pociąg wykonano specjalnie w podziękowaniu za pontyfikat Jana Pawła II. Charakteryzuje go złoty kolor, z przodu i z tyłu widnieje herb wielkiego Polaka, a po bokach napis Totus Tuus. W środku znajduje się 150 miejsc siedzących oraz specjalne urządzenia multimedialne, w których emitowane są programy dotyczące pontyfikatu Karola Wojtyły. Wagony przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Przyjazd pociągu zorganizowały władze miasta oraz Polskie Koleje Państwowe. Dla nas to na pewno to jest też jakaś nowa forma promocji, zwrócenia uwagi na Wejherowo i na Kalwarię Wejherowską, gdyż no, pociąg papieski no, niecodziennie tutaj na Pomorzu bywa i cieszymy się, że PKP Przewozy Regionalne zaproponowały naszemu miastu taką właśnie atrakcję i z niej skorzystaliśmy i na pewno będziemy chcieli też w przyszłości podobne albo tego typu akcje na pewno przeprowadzać. Pociąg przywiózł do Wejherowa pielgrzymów z Tczewa, a następnie wyruszył do Lęborka. Po przywitaniu gości przez prezydenta miasta pielgrzymi zwiedzili ratusz, podziemia klasztoru, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz główną atrakcję, czyli Kalwarię Wejherowską.